Jakby nie patrzeć, są to dwa biegi, żeby Częstochowa mogła to ten punkt bonusowy jakby nadrobić. Mhm. Więc na pewno mecz będzie ciężki, ponieważ ze swojego punktu widzenia ostatnie, tam mówię, sezony w Częstochowie się męczyłem ja osobiście. Nie pamiętam, że tak powiem, statystyk reszty chłopaków z naszej drużyny, ale na pewno tor sprzyja jeździe i będzie na pewno dużo walki, tylko trzeba pamiętać, żeby dobrze się dopasować przy tym wszystkim i żebyśmy my nie byli raczej ogrywani po trasie, tylko żebyśmy my mijali gospodarzy, więc na pewno start nie będzie ważny, co szybka trasa i co, no na pewno też pokazali częstochowianie, że są do pokonania na własnym torze i mieli problemy, więc mam nadzieję, że my to wykorzystamy, tym bardziej, że mamy dobrą pastę, przegraliśmy tylko dwa mecze w pierwszej rundzie zasadniczej i jedziemy tak naprawdę walczyć o punkt bonusowy. Na bazie Twojej wiedzy, ta Częstochowa w tym roku, ten tor się tak samo zachowuje jak w ostatnich latach, że można szaleć i przy kredzie, i przy dużej, czy Marek Cieślak jakoś inaczej ten tor w tym roku przygotowuje? Masz jakąś wiedzę, informację? Informacji nie mam, ale już w tamtym roku zauważyłem, że po samej bandzie już się nie jeździ jak kiedyś, bo po prostu nie wiem, czy tor, nawierzchnia się zmieniła, warunki i przy samym płocie tak naprawdę tylko teraz była ostatnia akcja, gdzie Emil Sajfudinow tam pogonił zawodników, ale już tej jazdy nie ma tak jak kiedyś, więc na pewno jest jazda szeroko, ale trzeba tak, że tak ja zauważyłem ze swojego punktu widzenia, że trzeba szybciej wracać do tego krawężnika, na pewno gdzieś tam z wyjścia z pierwszego łuku, ale czy taki tor zastaniemy w niedzielę, to jest dobre pytanie, bo Włókniarz przegrał ostatnie mecze, mówię, u siebie i mogą coś zakombinować, ale równie dobrze mogą pojechać na tym samym torze, co jechali cały czas i będą mocni, więc myślę, że ostro trenują, przygotowują się do naszego meczu, bo na pewno im są punkty bardzo potrzebne. A na podstawie tych dwóch spotkań, właśnie ostatnich, można jakieś wnioski wyciągać z tego meczu z Wrocławiem i Lesznem, czy to jakby nie będzie miało znaczenia w kontekście niedzieli? Chyba nie. Na pewno można tutaj gdybać teraz, jaka będzie pogoda, czy będą mogli ułożyć sobie tor tak, jak będą go mieli dzisiaj na treningu, czy tam będzie padać, czy nie, czy komisarz coś tam zaburzy, że tak powiem, w przygotowaniach tego toru. Ale to są szczegóły. Tak naprawdę, jeśli my trafimy dobrze z przełożeniami, mniej więcej w pierwsze dwa biegi, pierwsze dwie serie, to na pewno będzie nam łatwiej, żeby wygrać te zawody. Tak się zastanawiam, czy druga para, kiedyś już o tym rozmawialiśmy, dla Ciebie skorzysta, bo się nie jedzie chyba od razu po równaniu, jak jest trójka. Po pierwsze, czy to ma znaczenie i czy to dobrze, że Adam Skórnicki desygnuje Cię właśnie pod trójeczkę? Nie ma znaczenia. A co tam było w pierwszym pytaniu? Nie, czy to ma znaczenie, że się nie jedzie od razu po równaniu, para, zdaje się chyba, tak? Aha, no na pewno jest to jakiś tam dyskomfort, ale to jeśli chodzi o warunki torowe w Częstochowie, to można zauważyć w tym roku, że po równaniu toru i tak się jeździ środkiem, więc akurat to zależy chyba kwestia, jakie są tory, no i zależy, jakie jest równanie, bo czasami lubią gospodarze dużo wody wyleć i to jest problem wtedy jadąc po wodzie, bo tak naprawdę nic nie można zrobić po równaniu i jak jest dużo wody i wtedy, że tak powiem, po słabszym wyniku można narzekać w wywiadach, ale jeśli ktoś tam robi 15 i ta woda stoi, to jest bez znaczenia, więc to jest tak naprawdę normalna rzecz. A jeśli chodzi o jakieś tam pary czy numery startowe, to chyba jest to bez znaczenia, po prostu mówię. Tor w Częstochowie, handicap wygrywania startów w Częstochowie to żadna, że tak powiem, nowość, ponieważ tam można dużo zrobić po trasie.